od dłuższego czasu mieszkam poza Krakowem i poza tym, że pracowałem przez długi okres czasu w Ekstraklasie i w pierwszej lidze i przede wszystkim w piłce seniorskiej, to nigdy nie zapominałem o młodzieży, o dzieciach, bo jak gdyby stamtąd wyszedłem i patrzyłem na to, co dzieje się tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o młodzież. Stąd pomysł mój na to, żeby otworzyć akademię piłkarską, taką naprawdę profesjonalną, z prawdziwego zdarzenia, żeby dzieci tutaj z okolic Ochojna, Sieprawia, Rzeszotar, Świątnik, Myślenic, Dobrzyc miały taką akademię, oczywiście również z innych regionów, że miały taką akademię z prawdziwego zdarzenia, profesjonalną, w której pracują naprawdę trenerzy, bardzo doświadczeni, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą, ale nie tylko, trenerzy z dużą charyzmą, z dużym doświadczeniem, którzy tych dzieci, te dzieci są w stanie nauczyć naprawdę wiele. Model hiszpański dlatego, ponieważ przede wszystkim tutaj preferujemy takie nauczanie grania w piłkę, utrzymywania się przy piłce, kreowania gry. Wprowadzamy dużą kreatywność w grę zawodników. To się troszeczkę różni od innych modeli szkolenia, które obowiązują na świecie, ale myślę, że również taka bardzo silna federacja, jaką są Niemcy, jest najlepszym dowodem na to, że jednak te wzorce hiszpańskie są jak gdyby bardzo w cenie, bo tamtejsza federacja też w dużej mierze opiera się właśnie na wzorcach hiszpańskich i ta reprezentacja Niemiec dzisiaj zupełnie inaczej wygląda niż jeszcze parę lat wstecz i my też chcemy jak gdyby tutaj preferować taki styl gry, styl prowadzenia zajęć. Zresztą ja od dawna, odkąd zacząłem być trenerem, zawsze fascynowałem się ligą hiszpańską, sposobem gry drużyn hiszpańskich, w ogóle drużyn południowych. Mnie się bardzo podoba coś takiego. Myślę, że piłka w tym kierunku już od dawna szła i idzie dalej. Stąd taki pomysł, żeby pracować na wzorcach hiszpańskich i one głównie polegają na tym, że dzieci dużo grają, dużo mają zajęć takich właśnie ukierunkowanych na technikę, na to, żeby potem po prostu kreować grę poprzez te umiejętności, które wypracują na zajęciach, jak i te umiejętności, które mają wrodzone. Dalsza noga, brawo. Dalsza noga, widzę. Dalsza noga, przejdź, bo na dalszą nogę, no. Brawo, dalsza noga, idziemy. Tak jak sama nazwa wskazuje, styl odespania jest to styl hiszpański, więc jakby to pokazuje, w jakim my kierunku idziemy, jeżeli chodzi o szkolenie, o to, czego uczymy tych chłopców. Myślę, że jesteśmy wyjątkowi przez to, że nie kładziemy nacisku na wynik. Wiadomo, wynik jest ważny, ale dla nas nigdy wynik nie będzie kosztem naszego stylu, czyli grania w piłkę. Chodzi nam o to, żeby chłopcy, którzy są szkoleni u nas, mieli świadome kontakty z piłką, żeby uczyli się już naprawdę dorosłej, prawdziwej gry, nie gry na wynik, bo bardzo często w rozgrywkach młodzieżowych wygląda to w ten sposób, że zawodnicy po prostu kopią do przodu na aferę, no i w ten sposób gdzieś tam się strzela te bramki. To są bramki przypadkowe. My pracujemy nad tym, żeby ci chłopcy od małego już uczyli się naprawdę myśleć na boisku, operować tą piłką świadomie. Dlatego taki styl, dlatego taka nazwa, dlatego to nas, tak jak powiedziałem, wyróżnia. No i co, no, możemy tylko zaprosić wszystkich, którzy chcą się uczyć troszeczkę innej piłki, uważam prawdziwej piłki zachodniej piłki, do nas, bo naprawdę my idziemy tą drogą, myślę, jako pierwsi. Wiadomo, są zespoły, które też gdzieś pewnie bazują na jakichś tam zachodnich wzorcach. My naprawdę mamy gdzieś swoją myśl, swój system szkolenia, swój styl gry i robimy to od najmniejszych do najstarszych. W tym momencie mamy zamknięty cykl szkolenia do trampkarza, czyli od trampkarza do skrzata. Wszystkie grupy mamy zgłoszone do rozgrywek, więc w taki sposób gramy, w taki sam sposób szkolimy, jak gramy, tak trenujemy, jak trenujemy, tak gramy. To jest nasza. W naszej akademii w większości wywodzą się z okolicznych miejscowości, natomiast coraz częściej trafiają do nas chłopcy i dziewczynki z Krakowa, szczególnie z tej części tutaj południowej. Do nas, do naszej szkółki może trafić każdy. Mamy zróżnicowane, chłopcy mają, dziewczynki mają zróżnicowany poziom sportowy, są na zróżnicowanym poziomie sportowym, dostosowane są do tego grupy treningowe, dlatego też każdy może w naszej akademii podnosić swoje umiejętności piłkarskie, koordynacyjne, sprawnościowe i zapraszamy tutaj wszystkich. Nabór trwa cały czas, przyjmujemy coraz to nowych chętnych do
do treningu, do rozwoju, do zabawy, bo tak też można nazwać te zajęcia z tymi najmłodszymi grupami, że to jest zabawa, rozwijanie zainteresowań na razie bardziej niż sam trening sportowy, bo to są dzieci, które mają nawet po 4 lata. W naszej akademii będziemy docelowo szkolić do wieku seniora. Na pewno nawiązanie współpracy tutaj z Ochojnem też spowoduje to, że w przyszłości oczywiście, na przestrzeni kilku lat, miejmy nadzieję, że ci chłopcy będą stanowić o tym, że Pasternik Ochojno będzie zasilany przez naszą akademię i będzie rósł w siłę, będzie się rozwijał i być może będzie grał w wyższych ligach. Oczywiście to w perspektywie kilku lat, ale taki mamy cel. A wiadomo, ci najzdolniejsi chłopcy, którzy będą osiągali najwyższy poziom sportowy, będziemy chcieli jakby wypychać gdzieś wyżej, do lepszych zespołów, do lepszych lig. Nasz styl powoduje, że każdy zawodnik, przez każdego zawodnika przechodzi piłka. Czyli jakby ta jakość szkolenia musi się rozłożyć i musi być po prostu akcentowana na każdego z tych graczy. Tak? Nie ma u nas zawodników, którzy są nieważni, którzy tylko biegają w obronie, wybijają piłki, odbierają te piłki. U nas piłka przechodzi od tyłu, od bramkarza, przez obrońcę, przez pomocnika do napastnika, żeby zdobyć bramkę. Tak? Więc dla nas to już daje jakość i jakby koncentracja przez to, że pracujemy jakby głównie nad taktyką zespołu. Dzięki temu realizują się jednostki. Po przenosinach w kwietniu tutaj na boisko Pasternika, gdzie mam naprawdę fantastyczne warunki, jeżeli chodzi o płytę i mam nadzieję, że duże perspektywy na rozwój, ponieważ są tereny, pod którymi możemy dalej, że tak powiem, się rozbudowywać. Zgłosiliśmy w pełną współpracę razem z nimi, czyli my jesteśmy jakby zapleczem młodzieżowym. Oddajemy na zasadzie współpracy, na zasadzie umowy współpracę zawodników do pierwszego zespołu. Wiadomo, to jeszcze musi kilka lat minąć, bo wiadomo, jak mówiłem wcześniej, mamy ostatni rocznik na trampkarzu. No, jesteśmy zgłoszeni do rozgrywek w podokręgu myślenickim. Mamy trampkarza, Młodzika, Orlika, Żaka, Skrzata, więc mówię, to już to szkolenie jest postawione. Pracują w akademii bardzo doświadczeni trenerzy z doświadczeniem ekstraklasowym, doświadczeniem, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą. Pracuje w naszej akademii ten Andrzej Paszkiewicz. Uprawnienie to jest UEFA A, trener Skórski z UEFA A, trener Cabaj z UEFA A, trener Krasowski z UEFA B i trener Madera również z UEFA A. Także bardzo wykwalifikowana kadra trenerska, trenerzy naprawdę na wysokim poziomie. Tak jak powiedziałem, z doświadczeniem ekstraklasowym, bo w ekstraklasie zarówno grali trener Caba, jak i pracował trener Skórski. Trzeba pamiętać, że niedawno jeszcze trener bramkarzy w Lechii Gdańsk, wcześniej w Krakowi. Także dzieci są tutaj naprawdę pod bardzo dobrą opieką, pod opieką bardzo dobrych fachowców. Osób, które się na tym znają, osób, które po prostu mają pomysł. Zresztą ten pomysł mamy wspólny, bo tutaj mamy jak gdyby taki program, który opiera się na tych samych wzorcach, jest odpowiednio dobrany do danej kategorii wiekowej. Naprawdę dzieci tutaj mogą znaleźć nie tylko odpowiednie szkolenie, ale również takie wychowanie poprzez sport. Właśnie za pośrednictwem i z dużą pomocą trenerów, którzy tutaj pracują, o których wymieniałem wcześniej.
Oczywiście poza tym, że trenujemy, każda grupa wiekowa trenuje 3 razy w tygodniu. Czwarta jednostka treningowa to jest mecz, bo startujemy w rozgrywkach ligowych. Istniejemy od 10 września zeszłego roku, więc za chwileczkę będziemy mieli za parę dni jubileusz, pierwszy rok istnienia Akademii. Dlatego też cieszymy się, że możemy uczestniczyć w rozgrywkach ligowych. Ale oczywiście poza tą ciężką pracą, którą tutaj dzieci wykonują na zajęciach, pracą powiedziałbym bardzo twórczą, są również inne zajęcia, takie dodatkowe. Jeśli chodzi o te zajęcia szkoleniowe, to oczywiście zgrupowania, zarówno letnie, jak i zimowe, ale są również spotkania takie edukacyjne z zawodnikami z ekstraklasy, z reprezentantami Polski. Mamy również różnego rodzaju wyjazdy, takie, żeby lepiej poznać piłkę nożną, futbol, czyli jeździmy na różnego rodzaju treningi różnych zespołów. Ostatnio nasza akademia miała możliwość uczestniczenia w zajęciach reprezentacji Polski, prowadzonej oczywiście przez trenera Nawałkę, gdzie mogliśmy ten trening obejrzeć, gdzie zawodnicy mogli sobie zrobić wspólne zdjęcie z naszymi reprezentantami jeszcze przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy. Także jest wiele atrakcji okołosportowych. Mogę tutaj wymienić chociażby takie, że zawsze organizujemy czy to Dzień Dziecka, czy spotkania mikołajkowe, czy wigilijne. Robimy spotkania integracyjne dla zawodników, dla rodziców. Jesteśmy taką jedną dużą rodziną, która już jest dość liczna, ale zawsze może być liczniejsza. Dlatego jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam do naszej akademii. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby trenować w naszej Akademii Futbolu Hojno Estilo de España, czyli ten styl hiszpański. Gwarantujemy tutaj dzieciom profesjonalną opiekę, profesjonalny trening, wysokiej klasy fachowców. Zapraszamy dzieci od 4 roku życia do 16 roku życia, do praktycznie wszystkich kategorii wiekowych, począwszy od skrzatów, a skończywszy na trampkarzach. Zapraszamy dziewczynki, jak i chłopców, wszystkich chętnych. My w naszej akademii nie robimy takich rzeczy, że kogoś wyrzucamy, z kogoś rezygnujemy. Każdy może tutaj spróbować swoich sił, każdy może spróbować nauczyć się grać w piłkę. Oczywiście grupy mamy wyselekcjonowane na takie o większym i mniejszym stopniu zaawansowania, ale każdy tutaj do naszej akademii jest przyjęty z otwartymi rękami. Cieszymy się, że dzieci przychodzą, że jest nas coraz więcej. Dowiedzieć się na nasz temat można na www.akademiafutbolued.pl albo na naszym Facebooku, gdzie można przeczytać wiele ciekawych informacji na temat naszej akademii, albo kontaktować się bezpośrednio pod numerem telefonu 667-634-449, gdzie udzielane są wszelkie informacje dotyczące zapisów, rekrutacji i tego, jak nasza akademia funkcjonuje. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich zapraszam tutaj z okolicy, jak i również z Krakowa, może z innych regionów. Wszystkich, którzy chcieliby spróbować tej hiszpańskiej piłki, serdecznie zapraszamy do naszej akademii.